Pani Iwono, znalazłam taki profil na Instagramie, który ma ponad 300 000 i tam ktoś mówi zupełnie inaczej niż Pani. I komu teraz wierzyć? Słuchajcie, takich profili znajdziecie mnóstwo. Pamiętajcie o tym, że to wszystko jest pewnego rodzaju biznes. Jeżeli idziemy na studia, to uczymy się w określony sposób. Zauważcie, że ten sam sposób, ta sama narracja jest w koncernach farmaceutycznych, w reklamach leków, w tym, co lekarze nam przekazują. Czy na przykład lekarze leczący cukrzycę mówią, masz jeść 5 posiłków w ciągu dnia, w każdym muszą być węglowodany. Oddziały cukrzycowe dla kobiet ciężarnych również obfitują w węglowodany. Kobieta ma jeść chleb, bo bez chleba to po prostu nic tutaj dobrego nie będzie. A ja bym powiedziała tak, zwróćcie uwagę zawsze, za czym podąża pieniądz i komu zależy na Waszym zdrowiu. A ostatecznie to Wy sami powinniście zdecydować, jak Wam podpowiada intuicja, bo szaleństwem jest robić ciągle to samo, a oczekiwać innych efektów.